Widzowie, nadszedł ten dzień. Nadszedł ten dzień, w którym dzisiaj włamiemy się jako policjant do więzienia i postaramy się, że tak powiem, włamać tam i zostać policjantem tak na siłę, żeby po prostu móc, no tam, prawda, że tak powiem, urzędować razem z nimi. Tam jest to więzienie, do którego dzisiaj pójdziemy. Ja już jestem prawie, że przygotowany na tą całą wyprawę w tamto miejsce. Jedyne, co potrzebuję, to zabrać ze sobą płotki na niewidzialność, które mam jeszcze, prawda, w tej mojej skrzynce tutaj z cennymi rzeczami. O kurczę, dlaczego to było otwarte? Halo? Nie, dobra, nic mi nie znikło, chyba ja po prostu zapomniałem zamknąć, całe szczęście nikt tutaj nie był chyba od tamtego czasu. Ale mamy płotki na niewidzialność, które na pewno nam się mogą przydać w tym całym zamieszaniu. No, ale oczywiście zanim tam zajdziemy, to ja was poproszę o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ jeżeli zasubskrybujecie kanał, to będziecie dostawać powiadomienia, jeżeli też klikniecie dzwona, że dostaniecie powiadomienia o filmach. A myślę, że bardzo fajnie jest mieć subskrypcję i powiadomienie włączone, no bo jak się film pojawia codziennie o godzinie 19, no to prawda, codziennie o 19 możemy się tutaj spotkać, prawda, naszą świetną rodzinką minecraftową i spędzić tutaj miło czas. No a w tym momencie, widzowie, ja nie przedłużam, lecę w takim razie w stronę tego więzienia, żeby właśnie ogarnąć całą sytuację, żeby postarać się tam włamać. Mamy piękny dzień i możemy, prawda, tam zajść i ogarnąć całą sytuację. Dobra, uwaga, idziemy. Ja się troszkę boję, szczerze wam przyznam, ponieważ no wejście do tego więzienia, tak, że tak powiem, włamanie się tam wręcz jako policjant może być dosyć ciężkie, ale liczę na to, że wszystko pójdzie jakby to powiedzieć, wszystko pójdzie z płatka, że po prostu wejdziemy tam, ogarniemy wszystko, że każdy mnie tam zaakceptuje, przede wszystkim Bzyku. Cały plan jest taki, że nie możemy spotkać Yetiego i Bzyka równocześnie, trzeba ich spotkać w innym momencie, tak żeby po prostu spotkać Bzyka, tam go zbajerować, później zbajerować Yetiego, tak będzie łatwiej, bo jak oni będą razem, to razem mogą dojść do wniosku, że ej, co on tutaj robi, nie powinno go tutaj być, a osobno myślę, że nie wpadną na to i po prostu powiedzą, ej, dobra, no to spoko, nowy policjant, więc taki jest plan na dzisiaj. Ja jakiś mam problem tutaj, ja tam sobie wylecę, może szybciej będzie, więc tutaj, prawda, podlecę sobie z tej strony i polecimy w to więzienie jak najszybciej. Ja jestem zestresowany, szczerze wam przyznam, bo wchodząc tam, tak naprawdę można powiedzieć, że podpisuję pewien pakt tutaj taki z Yetim i po prostu będę musiał mu w jakimś stopniu pomóc, w jakimś stopniu będę musiał uważać na to, co będę robić, będę musiał w jakimś stopniu, no po prostu najzwyczajniej w świecie karać Dave'a i Paliona, no ale ostatecznie mam nadzieję, że jakoś to się poukłada i jakiś sposób na uwolnienie ich znajdziemy. No w każdym razie wdech, wydech i lecimy do więzienia Yetiego. Boże, ale się boję, mam nadzieję, że to się uda. Dobra, widzowie, wchodzimy do tego więzienia. Uwaga, klika ten przycisk, to jest mój pierwszy raz, jak tu będę wchodzić. W ogóle, ty tam ktoś jest, tam jest Bzyku, dobra, Bzyku, on mi sprzedał strój, to jest najgorsze, że on pewnie będzie pytać o to, dlaczego tutaj jestem. Ale dobra, wchodzimy. Halo? Dzień dobry. Ej, stop, zaraz, kim ty jesteś? Co? Nie, ja, Szybson. Ja jestem Szybson, przyszedłem tutaj, prawda, co? Dzisiaj. Nie, Szarego Wybuła się zgłasza do akcji. Nie, stop, nie może tak być, tak nie może być. Co? Już, dlaczego już nie? Na zewnątrz, nie. Ale mnie Yeti zatrudnił. Co? Nie, czekaj, musimy to pogadać, musimy o tym pogadać. Nie ma żadnego, musimy pogadać. Yeti mnie zatrudnił, to... dzisiaj mam pierwszy dzień w pracy. Jestem. Tak, a przepraszam bardzo, a co z balem przebierańców, to co? Byłem, bo dobrze się bawiłem. A, no to fajnie, to cieszę się naprawdę serdecznie, no ale właśnie, obawiam się. Ja właśnie miałem przyjść oddać ten strój, a przychodzę po prostu pracować, nie? Ty, no nie, ale czekaj, tak być na pewno nie może. Co, że drugi policjant jest? No co? Widocznie ty nie wyrabiasz, no widzisz, muszę ci pomóc. Chodź. Nie, to czekaj, stop. I tutaj czekaj, ty zaczekaj tutaj na głównym tym dziedzińcu. A ty czemu? Się nie ruszaj stąd. No bo my nie wiemy, bo ty nie jesteś jeszcze policjantem, ty jesteś podszywką policjanta. Nie, no, a czym się różni od ciebie? No tym, że nie gadałeś z Yetim. Ja nie wiem, czy ty gadałeś z Yetim. Nie, Yeti no, mi gadałem, nic nie mówił. No mówię ci, że Yeti mnie tutaj ten przy... Na pewno, bo na przykład no, ja się, takiej tak. rozmowy nie słyszałem. No, ale to, że ty takiej rozmowy nie słyszałeś, to wiesz, dobra, nieważne, porozmawiajmy o więzieniu. O jakim więzieniu? Ilu ty jest więźniów? Ile ty jest więźniów? Muszę wiedzieć to jako policjant. Nie, tylko ja tu pracuję, ty mi powiedz, co tutaj się dzieje. No proszę mi powiedzieć, ile jest tutaj, prawda, więźniów w tym więzieniu. No musimy porozmawiać chyba z Yetim, no ale jest tutaj na razie... Na razie mi powiedz, ile jest więźniów w więzieniu. No na razie jest dwóch. Dwóch na razie jest, okej, okay, czyli trzeci jest w drodze i to ty jesteś ty, jak oddasz fartucha. Co? O ty, nie. No, o ty. Witam, to... ja chciałem ci podać rękę jak policjant policjantowi, prawda, dzień dobry. Witam wspólnika, dzień dobry, witam. Z powrotem porządek musi być tutaj, prawda, przeprowadzony. Jak to, ale że co, ale ja do teraz nie uwierzę, że ty, ale, że to, że... Ale czemu ty drążysz? Ja ci sprzedałem strój, no bo nie podoba mi się pomóc, to. A ty tutaj drążysz, czy ja policjantem jestem, czy nie jestem. Mówię ci, że Yeti mnie zatrudnił i powinieneś to zaakceptować po prostu.
prostu. Pewny proszę jesteś? Mnie oprowadzić po więzieniu, wytłumaczyć jak to tu wygląda. Nie, nie, dobra, albo wiesz co, dobra, oprowadzę cię, ale konfrontacja z Yeti musi być. Dobra, tutaj no to mamy cele. Ci powie, co ci powie. Cele są, okej, okay, ile jest celi tak. w więzieniu? Czy jest to podliczone? Musisz je policzyć, niestety musisz. Aha, musisz czyli nie wiecie ile macie celi. Czyli nie wiecie. Ja wiem. Dobra, okej. Okay. Nie. Zanotowane, do sanepidu pójdzie Szybson, informacja. My wiemy i ty musisz się nauczyć ile jest tych więzień. No to powiedz mi ile jest tych, no co mam chodzić i liczyć? Ale to musisz tak, właśnie, bo tu chodzi o test, testujemy twoją inteligencję, nie? Czy jesteś wystarczająco inteligentny, żeby po prostu policzyć do tylu, ile tych celi jest, więc no to nie jest takie proste. Ale Mareczek. No. Ja jestem inteligentny. A skąd wiesz, no trzeba to sprawdzić jako policjant. Ja jestem, oczywiście, że jestem. I gdzie, proszę mi wskazać więźniów. O, tu! Tutaj są, o, tutaj są. Dzień dobry, widzę. Dobry widzę, dzień. Po wszystkich bym się spodziewał, ale że ty zostaniesz. Nie, no. Niestety, ale porządek musi być. Ja tu przyszedłem po prostu. No niestety, panowie, ale troszkę nabrudziliście. Trzeba odsiedzieć, co trzeba odsiedzieć. Ja tutaj dzisiaj przyszedłem, prawda, szeregowy, prawda, buła się zgłasza do akcji. Jesteście jak hot dog, ale bez hot. Dobra. Dobre. Ja nie mogę. Dobre. A ty jesteś jak Crazy Frog, tyle że nie crazy. Dobra, gdzie jest Yeti? O! Yeti, no właśnie, zaraz do niego idziemy. Tylko, no tak, no idziemy do niego zaraz. Tak, idzie, poczekajcie, ja tu przyjdę do was, wam jeszcze, prawda, pokażę, co to znaczy być w prawdziwym wojsku. Dobra, zapraszam. Wow. Widzę Yetiego, czy to jest jego gabinet? Gdzie jest Yeti? Tak, na środku jest. Tak, tam on ma, nie wiem jak on go zdobył, czy pokonał tego Widera, ale... No musisz tutaj górą, tutaj, ten. Dobra, tu już jakiś... Ej, co ty, ale ty wiesz, że ty masz nielegalne przedmioty, dobra, nie masz nielegalne. Jakie nielegalne? Ty łuk masz w ręku. Nie, oddaj, ale dobra, ale jestem policjantem, ale ja co jestem, kurczę? No ty jesteś przebrańcem tylko. Nie jestem przebrańcem, popatrz, czym ja się różnię od ciebie? Niczym. Nie no, w sumie masz rację, nie no, mamy dobra. Tą samą odznakę. Nie, masz rację. No, właśnie, więc nie, skoro, dobra, zdobyłem może ten mundur, znaczy, że jestem policjantem. Dobra, Ej, słuchaj, Yeti! Yeti! Dzień dobry, jestem jest szeregowy buła, zgłasza się do akcji. Co ty tu robisz? Czekaj, wiesz co, Yeti, robię? podobno ja on jest... On właśnie, on pracuje jako ten, jako nowy policjant. Jako nowy policjant? No. Tak mówiłeś. No tak, policjant? Ja jestem zatrudniony jako nowy policjant. Nie wiem, czemu szukamy drugiego dna w tym, nie wiem, nie rozumiem tego. Ty, ale... No, tak, zgłasza, szeregowy buła, zgłasza się do akcji. Ej, to... Okej, dobra, bo ja nie wiedziałem. W sumie teraz... No dobra. Ciekawe, no dobra, no to w takim razie, czekaj, no to jesteś policjantem. Uhu! Tak, jakieś pierwsze zadanie dla, prawda, szeregowego? Nie, ja no... początkujący. Dobra, no to... Pierwsze zadanie, to wiesz co, tam jest dwóch więźniów. Tak. I daj im zgniłe mięso. Nie mam niestety zgniłego mięsa, ale jeżeli dostanę no to, zapasy, z uśmiechem na twarzy to wykonam. Ja mam. Szeregowy bzyku ci da. Spoko, szeregowy ja cię oprowadzę, luzik, arbuzik. Musisz tutaj, wiesz, to nie jest takie proste, generalnie... Oni nie dostali jedzenia. Dobra, dostali... no to patrzcie to, ja wam pokażę, co znaczy być prawdziwy policjant. Mogę dostać jedzenie, które ja im wręczę? Już jest tutaj, dobra, okej, idę w takim razie. Tak mało jedzą? No, wiesz, muszą się kłócić o to, wiesz, silniejszy i jeden dostaje 3, drugi 2, rozumiem, okej, okay, dobra. Dobra, proszę tak, przytrzymaj tu, zamknij za mną drzwi, bo będzie tu lekka rozgruba. Jasne. Jezus Maria, proszę się postawić pod ścianą. No. Raz, dwa, pod ścianą. Jeden z drugim. Dzisiaj razem. Nigdy nie będę rozmawiał z psami. Kurczę, proszę, zamknij szeregowy bzyk. Tak, spokojnie, nikt nie wyjdzie, bo mam najlepszy proszę, łuk. Ale dlaczego ty nie zamkniesz tych drzwi? No i co to ma być? Jaki to jest nieporządek w tym więzieniu? No zabcie mnie, no jedzenie mi zabieracie. On tu wrócił tu, pod ścianę. Już, raz, dwa. Jedzenie będzie rozdawane. Ale co tu jest robione? Dlaczego? Ja chciałem zgłosić ten, szeregowy bzyku mi przeszkadza. Nie no, ale wypadło z paliona, no jest mi trochę szkoda chłopaka. Nie, to nie tłumaczy, daj mi mięso. Proszę pod ścianę, bo ja będę teraz jedzenie rozdzielać. Tutaj jest dwa i ale trzeci. Ale ja nie będę jeść. Trzeci się wniósł o niego. Proszę mnie wypuścić szeregowy bzyku. To masz problem, już. Nie będziemy tutaj ten. Dobra, no to dzisiaj ktoś tutaj nie będzie jadł chyba. Dawaj, Paweł! Dawaj! Nie! Okej, dobrze. No już go ściągam, mam go na celowniku, okej? Okay. O, prawie. No dobrze. Nie, nie uciekną nam. Ty, a co on tam robi?
Co tur? Co jest grane? Ty, bo nam ten, więźniowie uciekają troszkę w bok. Robią skok w bok. Co oni tam robią? Skok w bok? Ej, no nie! Ty, rozwalają dziurę robią! Nie, no co to jest? Co tu się dzieje w tym więzieniu? Pierwszy dzień mój w robocie, tutaj taki cyrk. Błagam. Nie. Tutaj już wracać. Ła! Wracać. Nie, tutaj, nie, rozwalamy to. Ja już tam wchodzę na górę, proszę wrócić do celi. No co ty robisz? Ej, w tej chwili, raz, nie, dwa, no raz, poczekajcie. Ale o co? Tam, ale czekajcie, co tu się dzieje? Nie, no zabij ci! Co tu się wyprawia? No wyprawia się to, że nie kliknęli w łóżko, więc tutaj będzie nieciekawie. Klikam już w łóżko. Bo się widzę. Ale co to się wyprawia? Proszę, tak, walić policję. Ale dlaczego tak funkcjonariuszy policji wyzywa? Ponieważ jestem prawilniakiem. Się nie da wyjść tak, to jest, no i tak. To jest bez sensu. Proszę wrócić do sali, więzień Dave. Ej, co jest, Paweł, jakie triki? Ja nie mogę! Co jest? Ej, co jest? No więźniowie nam uciekają! Dobra, nie. Bez litości! Ja nie wiem, pierwszy dzień mój w robocie, a to będzie nie jest totalnie... Dawaj. Oni kliknęli w łóżka, czy nie? No to nie kliknęli. Nie, zniszczymy je! O nie, no to dobrze! No to cofnij się! Czemu ma się cofać? Bo tak. Nieprawda, nie cofnij. Ale kliknęli w łóżka, czy nie kliknęli? Ja się no pytam. Nie znaczy kliknęli, no już za późno. Zniszczył. Jak zniszczył? To gdzie oni się pojawiają teraz? No miejmy nadzieję, że w więzieniu. No to nie. To nie ja żyję nadal, wy nawet nie wiecie gdzie ja jestem. No ale... Dobra, teraz trzeba radar uruchomić, dobra, ja już go szukam. On tu wszedł pewnie do jakiejś dziury. No bo i nie. Widzę go, widzę Palion. Palion, sorry, musisz wrócić do więzienia. Gdzie on jest? Ale Dave'a zaś nie ma, no nie wiem co to ma być, co nie, to jest za to więzienie, Dave, no. Inne restrykcje tu trzeba wprowadzić, bo tu to się tak nie godzi w ogóle, że oni tak uciekają w 3 sekundy. Czuj się, kurde, no przecież jadę kolejką. Ja nie wiem gdzie oni są. Ty, mam go, patrz, gdzie się ukrył, w grobie siedzi. Dobra, wracaj. Nie, no błagam. Nie, no, ale proszę, dobra, okej, dobrze, proszę wrócić z powrotem do celi. Ja chciałem po dobroci, ale tak, jak tak, to tak, dobrze. No i dobrze. W takim razie są już u siebie? No raczej są. Tu, opa, jak leci, pa, dobrze, powrót z powrotem do celi. Gdzie jest drugi? No już wchodzę, o, już, drugi już, to już, samo. Już, no i to jest na tyle. Dzisiaj się nie spisaliście za dobrze, ale i tak wam dam tutaj po te mięska, jak chcecie zostać. Ale ja tego nie będę jeść, no. Co to? No, ja będę. No to on będzie i będzie najedzony, a ty będziesz, prawda, musiał... Będzie ci tak cieknąć ta ślina do ustranej śmierci. Dobrze, w takim razie ja lecę na spoczynek. Gdzie jest Yeti? Yeti, wiesz co, nie wiem, on chyba poszedł już spać, bo już jest za dobrze, późno. Dobrze, w takim razie szeregowy bzyku życzę udanej nocy, ja udaję się na spoczynek. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dobrej nocy, cześć. Cześć.